Hejka, tu Trashing Matt. Witam i zapraszam na kolejny odcinek Od Jaskiniowców do Kosmosu. No i cóż, dzisiaj wyruszymy chyba na naszą pierwszą prawdziwą wyprawę wojenną. Naszym celem będzie zdobycie jeńców i łupów i skierujemy tą wyprawę przeciwko naszym najsłabszym sąsiadom, a więc Arabom. Tak więc kierujemy naszych wojowników na zachód, tak aby się tam zebrali. Skierujemy tam także wytresowane psy. Naszymi myśliwymi mamy tutaj całkiem niezłe szanse na pokonanie Neandertalczyków, tak więc spróbujmy. No i było warto, ponieważ udało nam się wziąć ich do niewoli. No teraz tylko będziemy musieli bezpiecznie ich zaeskortować na nasze ziemie. Kontynuujemy także rejs naszymi kanu. Kolejna zamieszkana wyspa jest już na horyzoncie. No i super, nasi myśliwi wybronili się przed kolejnymi Neandertalczykami, którzy chcieli oswobodzić swych braci. A także przed kilkoma dzikimi zwierzętami. Mamy już wytwórcę suszonego mięsa w Durkurigalzu i ponieważ chcemy tutaj przyspieszyć wzrost populacji, ustawimy tutaj kamień do rozłupywania orzechów. A odwiedzając zamieszkaną wyspę, uzyskaliśmy informacje na temat najbliższej okolicy. No z tym, że niestety niewiele nam to daje, ponieważ mamy tutaj tylko bezkresny ocean. Okej, nie możemy wykorzystać pochwyconej jaszczurki, tak więc zarżniemy ją tylko na mięso. Nasi robotnicy wybudowali ostatni odcinek ścieżki, skierujmy więc ich w pobliże Babilonu. A naszym myśliwym nakazujemy krótki odpoczynek. Okej, udało nam się pochwycić wilkowora. Zbudowaliśmy szałas rzemieślnika kości w Akkadzie. I ponieważ w tej chwili zależy nam na bogactwie i wzroście populacji, utworzymy tutaj obóz myśliwych lisów. Okej, nie możemy tutaj wykorzystać pochwyconego wilkowora, skierujmy więc go do naszej stolicy. Dobra, wznieśliśmy kurhan w Babilonie i aby poprawić tutaj żywność oraz bogactwo, utworzymy tresera psów myśliwskich. No i cóż, przydałaby się nam w tej chwili nadwyżka tego bogactwa, ponieważ moglibyśmy go przeznaczyć więcej na badania naukowe. Niestety nasze kanu zmuszone są płynąć przez skały. Okej, mamy już kamień do rozłupywania orzechów w naszej trzeciej osadzie. No i poprawiając naszą żywność i bogactwo, zbudujemy ubojnię. A naszym robotnikom polecimy w tym miejscu wypalić las. Dzięki temu przygotujemy tutaj doskonałe miejsce pod rolnictwo w przyszłości. No i super, udało nam się pochwycić czerwonego kangura. A więc tak, możemy wykorzystać te zwierzęta, aby zbudować tutaj chatę wielkiego myśliwego, bądź też po to, aby utworzyć z nich stado. No i wybierzemy tutaj opcję numer 2, która zwiększy naszą żywność, produkcję i zdrowie. Myśliwi pochwycili także jastrzębia. Zbudowaliśmy obóz myśliwych lisów w Akkadzie.
No i także i tutaj utworzymy hodowcę psów. Dzięki temu będziemy mogli rekrutować tu wytresowane psy, zwiększymy także nasze szczęście, zdrowie, bogactwo i kulturę. A wykorzystując pochwyconego jastrzębia, utworzymy w Durku Rigalsu warsztat pierzarza, który zapewni nam ten zwiększający szczęście materiał, zwiększając także bogactwo i badania naukowe. A wykorzystując pochwyconego wilkowora, utworzymy z niego w Babilonie maskotkę zarządcy, która zwiększy nasze szczęście i kulturę. Nasi ludzie udomowili koty. Dzikie koty okazały się być świetnymi łowcami rozmaitych szkodników, wobec czego prehistoryczni ludzie zachęcali je do pozostania w okolicy, oferując im pożywienie. W ten sposób wykształcił się nowy gatunek, a więc kot domowy. Okej, mamy tutaj nową jednostkę, jaką są wytresowane koty. Są one podobne do wytresowanych psów, z jedną tylko różnicą. Ponieważ zamiast wykrywać niewidoczne jednostki, same taką jednostką są. Jeżeli będziemy mieli surowe mięso bądź też surowe ryby, będziemy mogli zbudować hodowcę kotów, który zapewni nam ten zasób, zwiększając także szczęście, zdrowie, bogactwo i kulturę. A kiedy będziemy już koty posiadali, to będziemy mogli zbudować kapliczkę poświęconą tym zwierzętom, która zwiększy naszą kulturę. Przy pomocy pochwyconego wielkiego kota będziemy mogli zbudować poskramiacza kotów. A z kolei kiedy jego już będziemy posiadali, to uzyskamy dostęp do nowego cudu świata, a więc tresera wielkich kotów. No z tym, że tutaj będziemy potrzebowali jeszcze jednej technologii, a więc udomowienia megafauny. No i mamy tutaj nowy zasób, jakim są właśnie koty. Dobra, czas wybrać kolejną technologię. No i cóż, będziemy kontynuowali udomawianie rozmaitych typów zwierząt. W tym przypadku zdecydujemy się na drób. Okej, mamy już tresera psów myśliwskich w Babilonie. No i poprawmy obronę naszej stolicy, rekrutując nowy typ wojowników, a więc obsydianowych włóczników. No bo właśnie, nasi robotnicy zbudowali tam już warsztat kamiennych narzędzi, dzięki czemu rozpoczęliśmy wydobycie tego materiału. Tak więc wykorzystamy nagromadzone bogactwo, ulepszając uzbrojenie naszych wojowników. Ulepszamy naszych włóczników i toporników. No i wydaje mi się, że tego typu wojenna banda powinna nam przeciwko Arabom wystarczyć. Dobra, tak więc robotnikom nakazujemy tutaj budowę ścieżki. Okej, nasze kanu są straszliwie poobijane, nakazujemy więc im krótką naprawę. Ruszamy także na łupieszczą wyprawę naszą bandą. Kto wie, być może uda nam się pokonać tych sumeryjskich zwiadowców. A w naszych osadach fortyfikujemy obsydianowych włóczników. No chyba dość znacząco poprawiliśmy naszą obronę. Myśliwi z pochwyconymi neandertalczykami zmuszeni są tutaj podróżować przez terytorium mongolskie. Niestety sumeryjscy zwiadowcy nam zbiegli, ruszamy więc w kierunku terytorium Arabów. Zrekrutowaliśmy obsydianowych włóczników w naszej stolicy. No i cóż, zrekrutujmy najpotężniejszą dostępną dla nas w tej chwili jednostkę, a więc obsydianowych mieczników. Dobra, włóczników tutaj fortyfikujemy. Nie potrzebujemy już chyba dość przestarzałej jednostki, a więc straży plemiennej. Dlatego też ją rozwiążemy, dzięki czemu spadły troszkę nasze koszty utrzymania. No i proszę, mamy tutaj barbarzyńskich atlactów. A co się tyczy naszych najgroźniejszych rywali, a więc Sumerów, to opracowali oni niedawno osiadły styl życia. Pracują w tej chwili nad technologią uroczystości, Mongołowie i Portugalczycy pracują nad rybołówstwem, a Arabowie nad kamiennymi budowlami.
troszkę tutaj ryzykujemy. Mamy tutaj także kolejny oddział barbarzyńskich atlatsów. Miejmy nadzieję, że nas ignorują. Dobra, mamy już rzeźnię w Durku Rigalzu. No i także tutaj zrekrutujemy obsydianowych mieczników. Okej, mamy mieczników w Babilonie. I ponieważ rosną nasze koszty utrzymania, ponieważ mamy coraz to więcej wojowników, zbudujemy tutaj zwiększający nasze bogactwo szałas koszykarza. A nasza banda dociera już na terytorium Arabów. No i tutaj mamy bardzo łakomy kąsek, a więc trzech niezwykle słabych arabskich ścigaczy. Dobra, tak więc skierujmy obsydianowych mieczników w pobliże tych arabskich zwiadowców, no z którymi nie mieliby najmniejszych problemów. A tymczasem myśliwi podróżują przez terytorium Sumerów, no którzy niestety mają bardzo dużo niezwykle niebezpiecznych wojowników. Nasi ludzie udomowili drób, a więc rozmaite gatunki ptaków, które zaczęli hodować w celu pozyskania jaj, mięsa bądź piór. A więc tak, budynek jakim jest złodziej jaj staje się przestarzały i mamy tutaj cały szereg nowych budynków. Mamy więc tutaj stado drobiu, które zwiększy naszą żywność, zapewniając także drób i jaja. Mamy także podobnie funkcjonujące stado strusi, które dodatkowo zwiększy także naszą produkcję i zapewni pióra. Mamy także stado strusi czerwonoskórych, które zwiększy naszą żywność i bogactwo, zapewniając nam także dobrej jakości skórę. Mamy także kurnik, który zwiększy naszą żywność, bogactwo, zapewniając także pióra i jaja. Klatkę gołębi pocztowych, która zwiększy nasze bogactwo i bardzo poprawi funkcjonowanie szpiegów. No bo cóż, posiadanie gołębi pocztowych znacząco przyspieszy i ułatwi komunikację. Mamy także ptaszarnię papug, która zwiększy nasze szczęście i bogactwo oraz rozmaite rodzaje farm, a więc farmę indyków, farmę gęsi. Mamy także tresera kormoranów, który zwiększy naszą żywność, bogactwo i kulturę. Tutaj mamy farmę gęsi oraz ring kogucich walk, który zwiększy nasze szczęście, bogactwo i kulturę. Mamy także nową azjatycką kulturę, a więc kulturę kantońską. Mamy także nawoływacza ptaków, który zwiększy naszą żywność, bogactwo i poprawi funkcjonowanie szpiegów. No i gdyby w pobliżu naszej osady znajdował się zasób papug, to moglibyśmy chwytać rozmaite rodzaje tropikalnych ptaków. No i mamy tutaj także nowe zasoby, a więc jaja, dobrej jakości skórę i strusie pióra. Okej, wybierzmy kolejną technologię. No i ponieważ wszystkie nasze osady leżą nad rzeką, opracujemy wytwarzanie harpunów. Zbudowaliśmy w Babilonie szałas koszykarza i aby poprawić naszą produkcję i żywność, zbudujemy tutaj ramę do suszenia. Mamy także hodowcę psów w Akkadzie i tutaj zbudujemy szałas rybaków z oszczepami. Najwyraźniej Sumerowie mają bardzo silną obronę w Eridu i ulepszają okoliczne tereny. Okej, zaatakujmy tych Arabów. No i mamy tutaj bardzo łatwe zwycięstwo oraz jeńców, których kierujemy do naszej stolicy. Okej, zbudowaliśmy ramę do suszenia i zbudujmy tutaj hodowcę kotów, który zwiększy nasze szczęście, zdrowie, bogactwo i kulturę. Ponieważ bardziej zależy nam na wzroście populacji, nakażemy naszym mieszkańcom, aby przestali pracować na tym polu i zaczęli pracować na południowych mokradłach. U Mongołów narodził się wielki prorok,
No i czas w końcu zaatakować tych arabskich ścigaczy. Mamy tutaj łatwe zwycięstwo i bierzemy jeńców. Zwyciężamy także w drugiej walce, po raz kolejny biorąc niewolników. A nasze wytresowane psy niszczą ostatni oddział przeciwnika. No świetnie, wyprawa ta była doprawdy tego warta, ponieważ udało nam się wziąć dwie grupy niewolników oraz złupić nieco bogactwa. Okej, tak więc wykorzystując tych jeńców, utworzymy w Babilonie obóz niewolników rozrywkowych, który zwiększy nasze szczęście i kulturę. No i właśnie, mamy już tej kultury na tyle dużo, że w przeciągu dwóch tur dojdzie tu do kolejnego rozszerzenia granic. Nasi wojownicy na kanu upolowali kaczkę i zyskali dzięki temu nieco doświadczenia. A co się tyczy Arabów, no to zaczęli oni wzmacniać swoją obronę. Nie będziemy więc więcej ryzykować i powrócimy z tymi jeńcami na nasze ziemię. Okej, doszło do rozszerzenia granic, w obrębie których znalazł się nowy zasób, a więc żywica. Okej, moi drodzy, także to tyle na dziś. No muszę przyznać, że troszkę niepokoi mnie sztuczna inteligencja, która zdaje się być nieco w tyle, pomimo tego, że gram na dość wysokim poziomie trudności, a więc Monarch. Dlatego też rozważam tutaj dwie opcje, a więc po pierwsze mógłbym po prostu ten poziom trudności podnieść. Jest także opcja tak zwanego dynamicznego poziomu trudności. No po prostu co 50 tur, w zależności od miejsca mojej cywilizacji w rankingu, poziom trudności ulegałby bądź to podwyższeniu, bądź to zmniejszeniu. No ciekaw jestem, jaka jest wasza opinia na ten temat.